Dzień dobry, nazywam się Marek Dyduła. Opowiem Wam o zawodzie technika lotniskowych służb operacyjnych. Jest to zawód, który wykonywałem w przeszłości. Dał mi możliwość awansu, ponieważ dziś jestem szefem lotniskowej służby informacji powietrznej. Warto wybrać ten zawód technika lotniskowych służb operacyjnych ze względu na to, że jest to zawód bardzo nowoczesny. Można wręcz powiedzieć, że jest to zawód przyszłości, ponieważ branża transportu lotniczego jest obecnie w szczytowej fazie rozwoju, a ludzie w najbliższej przyszłości z pewnością będą potrzebować usług lotniczych, tak jak i potrzebują ich obecnie. Swój zawód najbardziej cenię za to, że codziennie stawia przede mną nowe wyzwania i daje mi możliwość dużej samorealizacji oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. Lubię też w tym zawodzie to, że obejmuje bardzo wiele zadań. Technik lotniskowy służb operacyjnych zajmuje się zarówno obsługą operacyjną całego portu lotniczego, jak i na przykład zapewnieniem bezpieczeństwa pasażerów i towarów podczas wszystkich operacji lotniczych. Do nas należy także przekazywanie informacji i współpraca z innymi służbami w przypadku nagłych zdarzeń bądź trudnych warunków atmosferycznych. Na pewno nie jest to monotonna praca. Osobiście cenię też to, że w tej pracy jest się ciągle w ruchu. Mój standardowy dzień pracy to zwykle praca przy obsługiwaniu statków powietrznych. Zwykle polega to na monitorowaniu infrastruktury, kontrolowaniu bezpieczeństwa i czystości płyty lotniskowej oraz prowadzeniu statku na wyznaczone stanowiska. Zajmuję się także kontrolowaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa operacjom lotniczym podczas trudnych warunków atmosferycznych, np. mgły. Współpracuję na bieżąco z wieżą kontroli lotów. Informuję ją o sytuacji na lotnisku oraz realizuję polecenia z niej płynące. Pracuję w systemie zmianowym w różnych godzinach i porach dnia. Technik lotniskowych służb operacyjnych to zawód bardzo pożądany na rynku pracy. Branża transportu lotniczego bardzo dynamicznie się rozwija. Wymagający, ważny, przyszłościowy. W tych trzech słowach określiłbym mój zawód. Wybrałem ten zawód, ponieważ zawsze interesowałem się transportem lotniczym i od dziecka uwielbiałem lotniska. Podobało mi się to, że jest to miejsce, w którym przewijają się ludzie o różnych kulturach i z różnych stron świata. Fascynowała mnie precyzja funkcjonowania lotnisk i ich organizacja. Dlatego wybierając ścieżkę zawodową, od razu wiedziałem, że zostanę technikiem lotniskowych służb operacyjnych. Dziś na pewno nie żałuję tego wyboru.